jest kilka punktów diety płodności, która została opracowana przez amerykańskich badaczy kilka lat temu. No i jest tutaj kilka takich istotnych produktów. Przede wszystkim nasiona roślin strączkowych, które są dla nas źródłem pełnowartościowego białka i w diecie kobiety powinny wchodzić w miejsce zwłaszcza czerwonego mięsa. Czyli tutaj mamy ten pierwszy punkt. Dwa to są pełnoziarniste produkty zbożowe. Rezygnujemy z rzeczy, które są po prostu zwykłej białej mąki, jak pieczywa czy makarony. Staramy się wybierać produkty pełnoziarniste albo po prostu pełne kasze, tak, ryże. Trzecia istotna sprawa to jest pełnotłusty nabiał. Jak się okazuje, produkty light, jeżeli chodzi o nabiał, mogą być dla dosyć sporej grupy kobiet tak naprawdę niekorzystne. I to są zwłaszcza kobiety z syndromem policystycznych jajników. Bardzo jest dobrze, jeżeli kobieta na bieżąco przyjmuje kwas foliowy, tak? Nawet jeżeli aktualnie nie staramy się o ciążę, to prewencyjnie dla wszystkich kobiet w wieku rozrodczym powinien pojawić się suplement kwasu foliowego. Warto też zbadać poziom we krwi witaminy D3. Okazuje się, że wiele z nas ma jej niedobory i będzie potrzebna też suplementacja. Jeżeli chodzi o samą dietę, to staramy się tak ją wyczyścić, tak? Unikamy zbędnych produktów takich, no, śmieciowych, tak? Jakieś snaki, właśnie fast foody, niezdrowe jedzenie na mieście. Raczej tego unikamy. Wybieramy produkty, które są pełnowartościowe, które mają w sobie dużo warzyw, zdrowe mięsa, ryby. Jeżeli chodzi o jakieś przekąski, to raczej przerzucamy się na orzechy, nie na jakieś chipsy czy solone orzeszki. Warto też ograniczyć ilości spożywanej kofeiny, dlatego że no, mogą one nam utrudnić zajście w ciążę. I jakie to są ilości? W tych granicach mieści się jedna kawa dziennie i do 3 szklanek herbaty z kofeiną, czyli herbaty zielonej, czarnej lub czerwonej puerech. Bez ograniczeń możemy pić herbatę rooibos czy herbaty ziołowe. Staramy się też wypijać odpowiednią ilość płynu, czyli to jest przynajmniej 1,5 litra wody na osobę. No i regularność posiłków. Jest to naprawdę bardzo ważne, żeby dać taki sygnał naszemu organizmowi, że jesteśmy przygotowane, dobrze odżywione, nic nam nie zagraża i możemy bezpiecznie zachodzić w ciążę. Jeżeli chodzi o męską płodność, to dieta ma działanie wspierające. Inaczej niż w przypadku kobiet, gdzie może mieć naprawdę duże znaczenie, u mężczyzn traktujemy to jako wsparcie terapii. Jeżeli mężczyzna jest otyły, to dużą szansą na poprawę jakości nasienia jest rzeczywiście redukcja masy ciała. Druga sprawa jest taka, że dla mężczyzn bardzo istotna jest zawartość przeciwutleniaczy w diecie, czyli stawiamy na przede wszystkim warzywa, w mniejszej ilości owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe.